Guten Morgen, witam wszystkich. O Jezu, jeszcze raz, coś mi się zepsuło w głowie. Ej, zapomniałem jak się wita odcinek. Ej, serio. Jak się zaczyna odcinek? Jeszcze raz. Guten Morgen, witam wszystkich bardzo serdecznie w Placu Zabaw, który jest na moim kanale, a dzisiaj oglądamy Kuchenne Revolutions. Zostawiam łapkę w górę, subika, dzwonka, bicie do mojego hejka.pl. No i tyle, lecimy na Szczecin. Restauracja Ania z Zielonego Wzgórza w Tarnowskich Górach to doskonała sceneria dla horroru albo dramatu psychologicznego. Mam jeszcze 10 minut i wychodzę. Daj tą drugą część z tą skórą. Na początku mówiłeś, że będzie dobrze, a co zrobiłeś, żeby było dobrze? No? Za Anię z Zielonego Wzgórza. No ja myślę, że ten temat jest jeszcze do przedyskutowania, znaczy, jeśli chodzi to? O pana Bogdana. No, to nie żartuję. Nie. No ja naprawdę, ja pieprzę. Co jeszcze pani dzisiaj wyczyni? Nabrała pani drzewo, nabrała pani kanarka. Co pani wyprawia? Ja myślałam, że on nie pasuje do domu. A niech pani nie myśli, bo pani tutaj dzisiaj nie jest od myślenia. Chyba mam prawo do jednego drzewa z kanarkiem, na który się umówiłam. Bardzo panią proszę, żeby nie robiła pani złośliwości jak mała dziewczynka. Ja teraz zabiorę wózeczek, a teraz zabiorę drzewko, a potem zabiorę kanarka. Nie sądzę, że żeby można było mieć o mnie zarzuty jakiekolwiek. To jest jakiś dramat. Już proszę mnie nie męczyć. Dziękuję. Okej, okay, to jest chyba ten jeden dramowy odcinek, na który wszyscy czekają. Więc lećcie po jakąś pyszną koloneczkę, albo inną tam pyszną przystaweczkę i oglądamy. Tarnowskie Góry. Miasto gwarków, czyli dawnych górników z tutejszej kopalni srebra. Może i tam se mają tą swoją kopalnię srebra, ale zaraz do nich przyjedzie po prostu żywe złoto. Złota kobita, pani Madziusia. Ze względu na urokliwy rynek, stare kamieniczki i historyczny charakter, zwane też Paryżem Śląska. No, bez przesady. Gdzie chleb, a gdzie kiełbasa, proszę bardzo. Choć życie toczy się tu leniwie, kawiarnie i restauracje w malowniczym centrum mają się nieźle. Za to na peryferiach Tarnowskich Gór, mimo że u zbiegu ruchliwych tras, sprawy nie wyglądają już tak dobrze. Wow, no wiadomo, że więcej ludzi jest w centrum miasta niż na obrzeżach. Po prostu nagroda jakiegoś, nie wiem, Nobla dla lektora. Restauracja Ania z Zielonego Wzgórza to oczko w głowie pani Ani, miłośniczki romantycznej powieści. Ej, fajnie to wygląda z zewnątrz, taka jakby latarnia morska i w tym jest restauracja. Ej, naprawdę spoko. Wszystko próbuje tu być jak z książki. Jest nawet sama Ania. O mamuńcu, o matko jedyno. To jest Ania z Zielonego Wzgórza? O Boże. Plany również były epickie. Jak sobie myślałam, że jak to będzie już taka dobra restauracja, jak zaistnieje, no to można będzie wtedy zrobić sieć Ani pod Topolami i pozostałe części. Psychofanka Ani z Zielonego Wzgórza. Dobrze, że nie jakaś psychofanka książek 365 dni. Bo ja już bym się bał tej restauracji. Jak na razie nie wyszło. A pani Ania zmęczona walką o klienta postanowiła wynająć restaurację panu Bogdanowi. No może teraz ty postoisz, a ja pójdę zjeść ten rzeczy. Zgodziłem się na prowadzenie tej restauracji bez żadnych zmian. Czyli no wystrój, który tutaj pani Ania też zrobiła i całość no miała zostać już taka jaka tutaj była pierwotnie. Okej, okay, dobra, ja doceniam to, że ktoś ma oryginalny pomysł na coś naprawdę bardzo fajnie, bardzo spoko. Ale tam jest tak wszystkiego nasrane, za przeproszeniem, że tam nie ma czym oddychać pewnie w tej restauracji. Niestety, okazało się, że pan Bogdan najął lokal z właścicielką. To coś to za najem? Jak ci i tak właściciel siedzi z jakimiś lalkami nad głową. Ona jest codziennie tutaj i takie mam wrażenie, że się nic nie zmieniło. I ona tak była i jest. I dla mnie to jest osoba, która właściwie zawsze tu jest. Jest, a nawet więcej. Wciąż chce odgrywać główną rolę. Ania z Zielonego Wzgórza. Może bardziej stary człowiek i Przemek, ogarnij się. Nie zamierzam się ogarnąć. Ogarnij się, naprawdę. Nie będę się ogarniał. Ogarnij się. Znaczy, no. Asiu, no bo tam ktoś chyba musi być na barze, nie? Znaczy, nie wiem, tak mi się wydaje, no. No mamy dwóch szefów. Znaczy, no w teorii powinien być jeden, tak? Powinien być pan Bogdan. Czyli mi w tym momencie chcecie powiedzieć, że on dzierżawi tą knajpę,
ale mimo wszystko i tak ona tam codziennie siedzi i wszystkim rządzi? Przecież to jest normalnie jakieś chore. Nie byłem świadomy tego, że jak się zgadzam na wszystko to, co jest tak poukładane i tego nie można zmieniać, to że to jest w pewnym stopniu rzeczywiście jakaś blokada w prowadzeniu działalności. A dzień dobry, pani Aniu, jakie porządeczki dzisiaj? Coś muszę robić, żeby ten czas jakoś szybko leci. Czy oni sadzą kwiaty obok Szamba? Okej, różne. Ludzie mają zainteresowania. Wydaje mi się, że pani Ania prowadzi po prostu tą restaurację od tylu lat i nie jest w stanie jej zostawić pod władzę kogoś innego. Tym bardziej, że pan Bogdan nie jest tutaj tak jak 10 godzin na dobę, tak jak powinien być, nie? Dzień dobry, pani Marylko. Pani Bogdanie, porządeczek, no, słucham cię. Dzwoniła jeszcze pani w sprawie komunii. Dała mi tylko numer. Tak? Okej, dobrze. W sprawie czego? Komunii? Takiej rupieciarni? Może chcą dziecku zniszczyć ten po prostu najważniejszy dzień w jego życiu. Coś działo się tu dzisiaj? Na razie nic. Na razie nic. Dobry. Dzień dobry. Kondycja restauracji no jest słaba, no nie ma klientów praktycznie wcale. No. Wy się dziwicie, przecież ta restauracja wygląda okropnie, jest jakiegoś horroru amerykańskiego. Te lalki, te kurzo łapy, to wszystko po prostu to wygląda okropnie. Przecież tam się nawet nie chce wejść, a co mówi zjeść. Ja liczyłam na to, że tu ludzie, bo to jest trasa przelotowa na Poznań, że ludzie będą do nas zaglądać po drodze. No jednak tak nie jest. Pewnie ludzie jak jadą tamtędy samochodem, to tylko sprawdzają sobie. Minęliśmy w końcu tą rupieciarnię. To miejsce z horroru. Można spokojnie jechać dalej. Zatem nadeszła pora, aby napisać nowy rozdział Ani, tym razem. Ania z Gesslerowych rewolucji. Kto by przypuszczał, że w Tarnowskich Górach spotkamy cały świat? A je Zielonego Wzgórza, kanadyjską, Eiffla, wieżę z Paryża, no i mnóstwo samochodów, które przejeżdżają z całego świata w tą i z powrotem. A czy mamy w tym wszystkim jeszcze restauracje poza dekoracją? Mamy jeszcze kącik modowy, pani ma dzisiejsza stylizacja na taką sprzedawczynię lawendy w mniejszym mieście obok Poznania. 4 na 5 ocenka. Czego pani się boi? Faktycznie, ja cię kręcę, ale ja jestem w buce. Akurat na złość teraz Gesserowa przyjechała. Nie mogła popołudnie, nie mogła wieczór, nie mogła z rańca. Musiała teraz cholera przyjechać. Dzień dobry. Dzień dobry. A mamy rulady śląskie? Mamy. Pierś z gęsi. Pierś z gęsi tu jest. Nie trochę, tak wiecie, zbyt luksusowo na takie miejsce na uboczu. Tak? Tatar z polędwicy. Tęczowy śledzik. I to jeszcze poproszę, i to poproszę. To wszystko, tak? I jeszcze ta szwajcarska rupa ziemniaczana. No, tradycyjnie pół asortymentu z kuchni zamówione i można, no, i można jeść. Pani Aneczko, co pani będzie robić? Pokroję ci cebulę. Pani Aniu, ja to pokroję. Pasuje, jak kwiatek do tatara. Okej, czyli szefowa jest pewnie tym typem szefowej, że sama wszystko wie najlepiej, sama wszystko chce robić i po prostu, wiecie, ona najmądrzejsza piesza przed papieżem. Proszę. Koszyczek chciałaby przygotować, wiesz? O, a kotet będzie w kształcie serduszka dla pani Madzi. Uroczo, ale czy to sprawi, że będzie jej bardziej smakować? Wątpię. Straszy mnie ten modelek. To jest taki nieudany polski kopciuszek. Taki po roku w Bydgoszczy, 3 miesiącach w Radomiu i feriach zimowych w Sosnowcu. Taka trochę jak wampirzyk. Czyżby obietnica pełnokrwistej kuchni? Pani Aniu, ja bym sobie wyjęła tą gęś. No, czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, jak wygląda ta moja rolada. Jest tam nasrane wszystkiego, to wiadomo, ale mimo wszystko wydaje się dość czysto. Jakby jest trochę tak za dużo wszystkiego, ale wydaje się, że jest w miarę czysto. Ale mnie się wydaje, że o ile mnie oczy nie mylą, to ja czekam ponad pół godziny. Pani Madziuniu, kochana, jak to u mnie na wsi mówią, jeszcze z głodu się nikt nie zesrał. Tak będzie zawsze. Znaczy ja mam jeszcze 10 minut i wychodzę. Dobrze, przekażę. O, już jest cieplutka, ale niech sobie jeszcze będzie.
Ania, niech pani zostawią. Pani Ania zdaje się wierzyć w swój magiczny dotyk. O, to się dogada z panią Madzią, bo pani Madzia też tak samo. Czego nie dotknie, to leci przez okno. Więc naprawdę tu będzie komunikacja na poziomie wzorowym. Pani Magda powiedziała, że jeszcze 10 minut wychodzi, bo czeka już ponad pół godziny. W ogóle, wydajmy gęś, Magda. Dobrze, Ania, niech pani zostawi. No, to już dwa razy, to dlatego chodź tu, Aśka. Wydaj mi to, wydaj ci tam. Ja nie jestem nerwowa, ale klient jest nerwowy. Ale że kto jest nerwowy? Że pani Madzia jest nerwowa? A w życiu? Czy ona kiedyś na kogoś nakrzyczała? Czy ona kiedykolwiek rzuciła terzem? Czy ona kiedykolwiek powiedziała, że coś jest do dupy? Czy ona kiedykolwiek się na kogoś, nie wiem, krzywo spojrzała? Oczywiście, że nie. To jest ten czuły śledzik? Co to? Śledzik. Śledzik czy tatar? A, dobra, tatar po lewej, śledzik po... Dobra, czaję bazę. Mięso źle przyprawione, w sensie takim, że jest przyprawione. Jest dobrze ubite, natomiast tam sama sól. Widzicie, no to nie dawaj tyle ziemniaków, bo ona nie lubi tyle ziemniaków, uwierzcie ziemniaków. Właśnie pani Madzia lubi, jak jest dużo wszystkiego. W jednym odcinku nawet kucharka powiedziała, to był ten odcinek z jadłodajnią Bartosz, gdzie była ta skąpa szefowa, że ona lubi tłusto, więc no słuchajcie. Tylko tego tej zupy. Ona nie lubi? Ciekawe skąd ta wiedza. Z Wikipedii? Pani Aneczko, troszkę tego. Dobra, proszę. Co jest? Zupa szwajcarska. Dużo boczku, dużo ziemniaków. Jedziemy. No i teraz, cała sala, łapy w górę. I dabu di budaj, publika dziś gesteruje. I dabu di budaj, hej! Chleba dajcie. No wiesz, pani ma mieć chleba. To jest skandal, to jest afera po prostu międzynarodowa. Albo międzykontynentalna, albo nawet międzygalaktyczna. Mocno oceć, śledź do d***y. Może ten kotlet warta najpierw tam, pani Aneczko. Za chwilę, to już. Co, pożyczek najpierw damy? Gdzie on jest, ten pożyczek? Pani Aneczko, spokojnie. Pani Aneczko. Okej, okay, mi się wydaje. Tak wiecie, ja tak swoim śliskim nosem. Wiecie, ja nie chcę obgadywać i absolutnie nie chcę obrabiać komuś, ale tak po prostu mówię wam po prostu szczerze, co myślę, bo po prostu lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć. Że wiecie, oni tak grają, pani Janeczko. I tak wiecie, tutaj do niej pani Janeczko, a za plecami na pewno ona ich denerwuje i obrabiają. To jest takie moje pierwsze spostrzeżenie. Normalnie jest dużo spokojniej, bo przede wszystkim nie ma w kuchni pani Ani. Teraz pani Aniu dostała przystawkę, pani Magda i czekaj, sukę, nie? Ale wiesz, że to musisz, ona nie jest tu tylko od jedzenia, tylko od gotowania. A to gęsty dajcie bez skóry. Nie będzie takich tłaka skóry jadła. A co to? Koszyczek Gilberta. A co to? Złoto. Ale koszyczek chyba był w czerwonym kapturku, mi się wydaje. O, śmierdzi frytura. Może. No, kotlety mielone. Frytura zabija. Niestety, bardzo nam jest przykro, ale to będzie po prostu ostatni odcinek Kuchennych Rewolucji, w której występuje pani Madzia. Od następnego już pewnie będzie Robert Makłowicz. Będziemy tęsknić. Żegnajmy. To ja wydaję gęś, Magda. Dobrze, proszę bardzo. Pani Aneczka, jak pani przełoży te kopytka. Pani poczeka, co? Pani Aneczko to, pani Aneczko tamto, pani Aneczko siamto, pani Aneczko srututu, pani Aneczko tututu, pani Aneczko stratata, pani Aneczko, pani się nie zastra. Czy raz po prostu usłyszę pani Aneczko, to po prostu ja się eksploduję i po prostu ze mnie coś się wydobędzie. Tutaj mamy pierś z gęsi. Pierś bez skórki? Mhm. A dlaczego? Nie wiem, kuchnia ściągnęła. Nie, szefowa stwierdziła, że pani Madzia lubi bez, więc jest bez. Pierś słucha jak wiór. Pierś powinna być ze skórką. Daj tą drugą część z tą skórą. Matko, jakie nerwy. To tylko pani Madzia. Co ona może zrobić? Najwyżej rzuci talerzem, najwyżej wyjdzie i nigdy nie wróci. No proszę bardzo. Naprawdę coś zwariował. To jest trochę jak przestępstwo w kuchni. To jest taka sama zbrodnia, jak nie usmażyć schabowego na smalcu. To jest ten sam poziom przestępstwa. Tą gęsią to jest moja wina, bo ja tak myślałam, że tak bardziej rajtowo mówiliśmy tutaj panią. No w każdym razie my podajemy ze skórką tą
tą gąskę. Tak, marchewkę na kolu. Co oni położyli na oko, jakąś taką pieczątkę, jakąś taką maczugę. Co to jest? Jakiś taki uchwyt na ręcznik papierowy. I wsadzą tam ręcznik i jakby się pobrudziła, to od razu... Może... Oderwa się to kotleta i no. Ja mam kotlet warka. To jest majonez czy musztarda? Żółty ser. Jakby wiecie, ja mega doceniam, że się starają i że w ogóle, i że te serduszko jakby naprawdę. Ale to jest takie, takie trochę jedzenie dla przedszkolaka, nie? A nie dla pani Maci Królowej Polski. Serce z kurczaka. Co bardziej wrażliwy gość naprawdę może się wzruszyć. To straszna paniera, ogólnie rzecz biorąc, cienko. Akurat właśnie grubo. Patrząc na tego kotleta, to jest taki, o, jak mój łeb. To na Śląsku się zawsze broni. Kotlet gwarka 14. To jest okej, okay. To nie jest drogo, ale pierś jest bardzo droga. Bardzo źle zrobiona. W ogóle nie mają pojęcia ludzie, którzy dotykają się do tej gęsi. Chociaż pluski niezłe. No oni pewnie po prostu gęś to w radiu widzieli, a się biorą gęś robić. To jest po prostu masakra. To jest po prostu dramat, to jest po prostu totalna patologia. Cena przerobiona na 45 zł kompletnie bez sensu. Śledź 18 zł, drożyzna potworna. Kierunek tej kuchni jest bajkowy, ale ani ceny, ani smaki do bajki nie należą. Bo to jest bajka taka bez happy endu. To jest taka bajka o takich złych charakterach. Dziękuję. Kluski są dobre, ale wiele dań jest przedziwnych, trochę jak z dzikiej bajki. Jakby generalnie wszystko tu jest takie przesadzone razy 100. Ja nie chcę krytykować, ja po prostu głośno mówię to, co myślę. O tym porozmawiamy jutro. Dziękuję bardzo. A kotlecik dla pieska. Nie wierzę! Czy ona sobie to wzięła na wynos? Co ona z tym zrobi? Może będzie tym kotleciorem szyby wybijać, będzie jechała busem. Przez Polskę, zobaczy jakąś brzydką restaurację, będzie do kotleta, otworzy szybę i stru! Bajka jest groźna, bardzo groźna, bardzo kolorowa i może mi zaszkodzić. Tam tragedii nie będzie. Dupie się wymiesza, jak to się mówi. Włączysz se pani do jedzenia jakąś tabalugę i pójdzie. Nie chciałbym zapłacić za frytki i piwo. Ma pan gratis, nie będzie. Widzicie? To moglibyśmy być my, ale nie jesteśmy po prostu. Życie jest piękne, ale nie moje i nie wasze, ale kogoś innego. Mniemam, że wnętrze tej restauracji jest robione według książki Ania Zielonego Wzgórza. To jest za wózek. Ja myślałem na początku, że pani Madzia jakieś dziecko przyciągnęła do restauracji i będzie je gotować. Znaczy, będzie je pilnował. Będzie je pilnowała na planie, bo pani Madzia też jest babcią. Może wzięła dziecko i będzie pilnowała na planie, bo jest etatową. Już ja wiem, że wy sobie myślicie, że ja powiem, że do ugotowania. Nie, 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 proszę państwa, nie tym razem. Chyba czytałam zupełnie inną Anię Zielonego Wzgórza. Ta, którą tu wczoraj zastałam, była trochę toksyczna. A żeby dowiedzieć się, dlaczego jest tak różna od mojej, zajrzę do środka. A my zajrzyjmy do kącika modowego. Pani Maciusi. Dzisiejsza stylizacja na taką eksporterkę, producentkę chusteczek higienicznych. 3/5. Dzień dobry. To ja mogę wiedzieć, kto rządzi, kto jest właścicielem. Kto ja rządzi? Ja płacę za czynsz. I teraz ja tutaj, pan rządzi? Ja tutaj rządzę teraz. I pani Wania jest właścicielką obiektu. Znaczy my mamy taki typ umowy spisany, tam jest określony, co należy do pana Bogdana, a co do mnie. Dobrze. Czyli generalnie pan Bogdan jest tylko słupem, jest od tego, żeby tu być i nic nie robić. Pau! No to i lokalu na określonych warunkach, na warunkach takich, znaczy, że... Znaczy warunkiem jest to, że pani jest bez przerwy tu? Znaczy to nie jest warunkiem, bo pani Ania przychodzi na cenie, no nie będę przecież zabraniał, żeby pani zajrzała i żeby zobaczyła, czy ale wszystko jest w porządku. Ale pani Ania zagląda, czy pani Ania tu jest? Jaka jest różnica? Ona tu jest. I tańczy dla... Znaczy, ona tu jest i rządzi. Ona tu jest po prostu i rządzi. I ona tutaj jest Kleopatrą. Pani Madzia może być co najwyżej jej... Toadie, no i tyle. Pani Ania jest. Jestem często, no... Bo staram się, żeby jakoś tak wypełniać nieobecności pana Bogdana. Dobrze. Pan może stanowić o substancji tego lokalu wszystko, co pan chce, to znaczy o dekoracji. No nie, bo to mamy zawarte w umowie, że to ja też się zgodziłem, że wynajmując ten lokal, to nic nie zmieniam. Tam są żywe kanarki. O Jezu. Ja mam nadzieję, że oni z nich nie zrobią jakichś, nie wiem, gołąbków.
trochę sus, nie? Wchodzicie do restauracji, a tam są żywe kanarki. Czy tu się od razu nasuwa jedno? Czy ten gołąbek albo ten kotlet przed tym nie fruwał? Pani Aniu, jaka była intencja tej dekoracji? Myślę, że nie do końca musiała odzwierciedlać klimat tamten, bo nie jestem w stanie tego tak do końca zrobić. Jak pani to czuje? Czy tam była taka jesień? Wszystko takie było zeschłe? Wierzył chłop w gusła, aż mu dupa ustła. No było takie zeschłe, no. Ja myślę, że to jest Kanada. A Kanada w tej takich niższych szerokościach geograficznych swojego kraju, to ma podobny klimat do Polski, że jest lato, jest zima, jest wszystko, więc no, no jest ciepło. I to, i szyny też były złe. Dla mnie taka zieleń jak tu jest. Jest, nie jest zeschnięta. Jest zeschłe. Dla mnie jest zeschłe. No, ten zieleń taki sprany, taki wyblaknięty, taki jak stare gacie na żonę podacie. No dobrze, a teraz proszę mnie pokazać waszą posiadłość. Zapraszam. Dzień dobry. Chłodnia. A co to jest? To jest pralka i my tutaj pierzemy ziemniaki. Żeby były czyste i żeby poszły na talerz. To są pasztety, które mrozimy na rezerwację. Makaron. Co? Zasmażane. To chodzi o kapustę. A to? To jest ciasto. Czy oni mrożą ciasto? W sensie, przecież to po rozmrożeniu to jest jak... To jest takie gówno za przeproszeniem. Duża przesada i zła gospodarność. Następna zamrożanka? Nie miałam nigdy tyle zamrożonych, tyle lodówek w poprzednich pracach. Była jedna lodówka, jedna chłodnia i mięsa były kupowane na bieżąco. I co tutaj? Podgrzybek. Mrożone szparagi. Ale dlaczego pani mrozi warzywa? A tam ja wam powiem, że już ciul z tymi warzywami. Ja się boję, żeby pani Madzia tam jakiegoś kanarka nie znalazła. A wiadomo jak nie wiadomo. Jak mi widzę, że się zaczynają niszczyć, bo wiadomo schną, no to je obieramy i zamrożymy. Mrozimy do... Czy wtedy je trzeba wyrzucić? Mozzarella? Polędwiczki, filety. Proszę sobie zrobić rachunek sumienia, zostawić jedną lodówkę, która naprawdę powinna być zamrożona. No i idę się zastanowić, co z tym zrobić, bo powiem, że zaskoczenie jest dużo. Jeszcze nigdzie nie widziałam 10 zamrażarek w restauracji. Wy to czujecie? 10 zamrażarek w restauracji? No i na wszystko mają mrożone. Ja się w ogóle nie zdziwię, jak woda też jest mrożona. Razem z Maryną Rodowicz w jednej butelce. Ja myślę, że po prostu zostawmy te dwie lodówki. Masz tu samochód, tak? No jest, ale... I wywozimy te lodówki. Ale dobra, teraz śmiechy, chichy, wywalić to jedzenie. Ale co zrobić z tym jedzeniem? Wiadomo, no, mrożone to powinien się porozmrażać, to nie wszystko będzie zdatne do jedzenia. No ale skin mega szkoda wywalić, wyrzucić, zmarnować tyle żarcia. Podczas gdy zapasy, jak dla pułku wojska, odjechać mają w siną dal. Magda Gessler wyrusza na poszukiwanie miłośników Ani z Zielonego Wzgórza. Oho, ho, 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 będzie zaczepiała przechodniów, czy znają i polecają. To będzie jasne. Czy do restauracji Ania z Zielonego Wzgórza poszedł pan zjeść prawdziwą kolację? Niestety nie, słyszałem o tej restauracji. Tam jest dosyć drogo i w sumie niesmacznie. A czy uważasz, że to jest miejsce dla facetów? Bardziej dla par chyba takie, albo imprezy okolicznościowe. A przepraszam bardzo, faceci nie mogą brać udziału w imprezach okolicznościowych, przepraszam bardzo, w mordę jeża, a na przykład takie święto jak urodziny. No, szczerze mówiąc, drogo, tak? A tam napiwo z kolegami na wódkę nie poszedł? Nie, na wódkę, pani Maciu, to lepiej tutaj do żaby, znaczy do szwagra pójść, lepiej do szwagra. Górna chata, jakie ma ceny? Czy są konkurencyjne do Ani Zielonego Wzgórza? Idę zobaczyć. I wyobraźcie sobie to, że jesteście właścicielami tej restauracji i rikoszetem dostajecie też rewolucję, bo w waszym mieście inna knajpa ma rewolucję. Kaczka z jabłkami, 4 porcje, 80. 80 podzielić na 4 po 20 złotych porcja kaczki. Ziemniaki faszerowane 12. A gdzież ta knajpa się mieści? Co to za jakieś otoczenie? Jakiś garaż, spichlerz, jakiś, nie wiem, ganek. Już wiem, że nie jest drogo. Ktoś jest mądry. Wszystkiego 100 gramów kosztuje 3 złote. Ale kotlet schabowy 17, a kotlet mielony 13. Pieczeń wieprzowa kluski śląskie, schab po sztygarsku, wodzianka 4 złote. Pani Madzia po prostu przypadkowo teraz całe miasto przetestuje. Jak tu dają jeść w tym mieście. Wszystkie knajpy będą miały rewolucję za jednym razem. To się nazywa po prostu ekonomia. Ania nie jest tania, a przecież nie tylko w tym problem. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Czy wiecie, co o was mówią ludzie? Pani Madzia, tryb plotkara odpalony, lecimy. Że lokal może drogi, tak? Bardzo drogo.
że dekoracja może przesadzona rzeczywiście, tak? Nie, no żaden chłop tu się nie pojawi na żadnym poważnym jedzeniu. Znaczy, no może nie jest to restauracja typowo o nazwie takiej męskiej. No tak, oczywiście, bo jakby się nazywało Tomb Raider, Calvin Klein albo inny Predator, to oczywiście, że wtedy to zmienia postać rzeczy. Ja jeszcze się nie spotkałam z jakimś głosem mężczyzny, który by powiedział, że mu to nie odpowiada, no, tylko że mężczyźni na ogół nie zwracają uwagę na to, zwracają uwagę na talerz. Aha, dzięki Ania, naprawdę. Wiesz co, zabolało mi to prosto w serce. Wiesz co, ja cię lubiłem. Wiesz co, naprawdę. No, teraz przegięłaś, kochana. Że było dużo i dobrze. Taki ogólny klimat się liczy. Natomiast nie są... A nie ogólny są klimat jest jaki? Dla mnie lizaki przedszkole, przedszkolaki. Zgadzam się. Ale może chcemy tu przeprowadzić przedszkole? Nie no, jesteśmy przy gastronomii, także zostajemy tutaj, szukamy jakiegoś pomysłu jednak na gastronomię. No i jaki ty masz pomysł taki, twój od serca, o czym marzysz, czego nie chcesz powiedzieć nikomu na głos? No to marzenie moje by było takie, żeby coś zrobić takiego, żeby tutaj to jednak była ta pełna sala. Że par ludzi zakochanych, młodych na motorach przyjeżdżają, jedzą. Właścicielka nie da niczego zniszczyć, to będzie ten sam case pewnie, nie wiem czy kojarzycie odcinek z Matalmarą, że tam też były problemy o wystrój. Tu czuję, że będzie bardzo podobnie. Ja myślę, że to ani nie jest miejsce dla dzieci, ani dla motocyklistów. To dla kogo jest? Każdy jest. I motocyklista, i rowerzysta, i rencista, i emeryt, i dziecko, i młody, i stary, i nastolatek, i ksiądz, i proboszcz, i synowa, i teściowa. To według mnie to było miejsce dla rodziny. No może należało tutaj zrobić więcej zieleni, czy zadbać o, powiedzmy, powiększyć ogródek, o jakiś park taki, o ogródek dla dzieci. Jeszcze więcej zieleni. Jak tam i tak jest wszystko zielone, że aż to zieleniowa. Coś gnije, bo to ta restauracja gnije, a tu jeszcze chcą ogródek powiększać. I tutaj przychodzi milion pomysłów do głosu. Spójrzmy, jak ta wieża wygląda. Ona wygląda trochę jak wieża w La Manche, być może Don Quixote. O nie, żaden Don Quixote. Tu ma być Ania z Zielonego Wzgórza, ewentualnie dziś z Buderbyn, akceptowalna jeszcze Akademia Pana Kreksa. Bo to jest takie samotne. Jeszcze wiatrak zrobimy i... Aha, i taka i nazwa Don Quixote nawet, tak? Tak. I wtedy co? Takie grillowe różne rzeczy jak w Hiszpanii? Nie byłam przygotowana na tego typu zmiany. Liczyłam na to, że pani Magda tu przyjdzie i powie, robimy prostą kartę, wybieramy to, co schodzi, to, co jest najlepsze i... Nawet robimy tu jakieś przeróbki, ale nie do tego stopnia. Tak, najlepiej tak by pani Madzia powiedziała, że te wszystkie kurze łapy, że ten wystrój zgnity jest po prostu świetny, cudowny, przepiękny i że jeszcze trzeba jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze. Wtedy to było cudowne. To, co było dotąd zbudowane, no niestety się nie sprzedaje, więc musimy wejść w świat, który to polubi, a ten twój świat jest obcy światu, który tu jest blisko. Nie. Uważasz, że jest blisko twój świat, tego świata, co tu jeździ dookoła. Tak. Będzie jazda z właścicielką, bo ona jest tym typem, że ona wie najlepiej i widać, że ciężko znosi krytykę. Dawać nam to. Słuchaj, tu już jest, zostawiam ci pole działania. Całkowite, jeśli chodzi o to. Tak? Tak. Co się stało? Jakaś zmiana? Nie, no jeśli tego nie będzie, to przestaje istnieć, to w ogóle no na co innego, to ja już nie mam pomysłu, a myślę, że ty się w tym lepiej sprawdzisz. No jakoś nie do końca jej ufam, że tak da po prostu czyjeś ręce to wszystko, ale okej. Okay. Ta bajka dobiega końca. Bogdan i pani Ania mają całą noc do przemyślenia, co tu powinno być. Coś, co jest energetyczne, miłe i dostępne dla wszystkich, a nie zamknięte w szyfonach, koronkach i książce Ani z Zielonego Wzgórza. No to może kebab, albo pizzeria, albo jakaś taka kuchnia polska, ewentualnie sushi. Zostawiam to. Pan Bogdanowi. No i tyle. Już proszę mnie nie męczyć. Widać, że jej szkoda bardzo i że tak łatwo to tu nie będzie. Widać, że widać. Już abstrahując od tego, co jest w środku, ten kiszony ogór, to restauracja z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo ładnie i rzuca się w oczy i to jest ogromny potencjał zrobić tam właśnie, jak pociągnąć to może właśnie taki wystrój a la latarnia, coś takiego, a la wiatrak, bo ta Ania z Zielonego Wzgórza to tak po prostu ni ziębi, ni grzeje po prostu. Pani Ania i pan Bogdan mieli tej nocy zdecydować, o jakim charakterze ma być ich restauracja. Ja wiem,
i idę z konkretną propozycją. Zobaczymy, jak będzie przyjęta i jakie były ich przemyślenia tej nocy. A my robimy kącik modowy pani Maki. Dzisiejsza stylizacja, taka inspirowana sytuacją, gdy rano masz kuchenne rewolucje, a po południu komunię chrześnicy. 3 na 5. Dzień dobry. No i jakie są decyzje? Wyremontujemy wasz dom, znaczy... wasz lokal. Jeśli moja decyzja, to Don Quixote. Jaka jest pani decyzja, jakiego charakteru ma być ta restauracja? Przyjmuję pani wskazania i postaram się je realizować. Pani Aneczko kochana, proszę nam powiedzieć, my naprawdę pani nie wydamy, nie sprzedamy. Czy pani coś brała na uspokojenie przed programem? Ale naprawdę, my naprawdę pani nie wydamy, proszę powiedzieć. To u nas jest jak w banku. W takim razie bezspornie, bezsprzecznie wybraliśmy Don Quixota. Czyli restauracja już pańska. Także zaczynamy zmiany. Znaczy ja chętnie bym zobaczyła projekt tych zmian. Ja mogę pani opowiedzieć. Tak, najlepiej projekt 3D od architekta. Niech pani Madzia przedstawi wizualizację i symulację funkcjonowania restauracji na najbliższe 50 lat. Bardzo proszę. Nad barem będzie lustro pochylone, żeby goście widzieli różne rodzaje tapas, czyli przekąsek. Te lampy zostaną, bo są śliczne. Kolor będzie rudy, taki jak hiszpańskiej ziemi. Grill jest duży, gdzie są rzeczy hiszpańskie i polskie. Połączenie trochę kuchni śląskiej i hiszpańskiej. Hiszpańska kuchnia na Śląsku. Okej, czyli co będą tortille, a w środku kluski śląskie. Albo jakieś inne, nie wiem co się jedna w Hiszpanii jeszcze. Te tapasy i nachosy chyba. No to połączyć to z kuchnią śląską, czyli może jakaś taka rolada może. I w środku jakieś nachosy, nie wiem. No obiecuję, że nie będzie gorzej, tylko będzie bardzo ładnie. To znaczy jeszcze pozostaje nam jedna kwestia, skoro zmieniamy restaurację i jej nazwę. To jest jeszcze umowa z panem Bogdanem, która no w ogóle w tej chwili przestaje istnieć. What the fuck? Co? Jakby... co? Dobrze, proszę pani, no to jeżeli pani wymawia panu Bogdanowi... Ja to... nie wymawiam, nie. Na razie zostawiamy ten temat. A czy ja mogę dostać godzinę, ponieważ ja mam jeszcze męża, któremu chciałabym tą informację przekazać? Gdzie nie ma takiej opcji? Kobicie się nagle przypomniało, że ma męża. Dobrze, że teraz, a nie przed tym, jakby chciała wziąć ślub. Dlatego, że my mamy również nasz plan, żeby to się stało. No to pół godziny. Dostanę pół godziny? Nie, no proszę mi wierzyć, że jeżeli my to opóźnimy, to my tego nie zrealizujemy. No ale ja chcę pogadać z mężem, czego pani nie rozumie. I musimy niestety wyjść. Dobrze, bardzo proszę. Dziękujemy panie. No to do dzieła. Pani Ania ma wyraźną ochotę hamletyzować. No to ja tu chyba nie jestem potrzebna. W końcu to pani zrozumiała. Ja już nie chciałem być po prostu niemiły, ale cieszę się. Gdzieś tam się to we mnie buntuje i przez moment tak pozwoliłam Bogdanowi na to, że zrobimy... Właśnie sama wyszłam z tym pomysłem, ale jednak chyba nie do końca jestem przekonana. Ale w ogóle tak mnie przykuło uwagi, jakie ta pani ma długie rzęsy. W sensie, ja nie chcę oceniać, bo to jej rzęsy jest prawda. Mnie to może mieć nawet, wiecie, i włosy koloru straczko-buraczkowego. Ale ma takie rzęsy długie, że po prostu jak ja się boję, że jak ona zacznie mrugać, to po prostu będzie huragan na Haiti. Ja bardzo przepraszam, jeśli mam tylko pani Magdo jedno pytanie. Pani podnosi odpowiedzialność za tą nazwę i za ten pomysł, tak? Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Wydaje mi się, panie Bogdanie, mogę prosić? Ja nie wierzę, po prostu kocham tą babę. Ona chciała jeszcze, tak wiecie, w razie czego mieć taką, wiecie, gwarancję, żeby coś się nie udało, to wtedy zrzucić winę na panią Madzie i powiedzieć, a to głupia Kesslerowa, przecież się nie udało. I ja myślę, że pan Bogdan ponosi odpowiedzialność za zmianę. No ja myślę, że ten temat jest jeszcze do przedyskutowania, znaczy jeśli chodzi o pana Bogdana. To znaczy, czy on będzie dalej najemcą? No tak. No ale... Pani żartuje? Nie. Ale czemu ona w ogóle chce mu wymówić tą umowę? Jakby... Ja naprawdę nie rozumiem, co jest jej motywacją. Ania Zielonego, Boże, Przemek. Pani powiedziała, że nie ma do mnie zaufania. Uważam, że nie ma zaufania do tego, co się będzie tutaj nowego działo. No bo to wiadomo, to jest trudna decyzja. Przywiązała pani Ania się tutaj do tego emocjonalnie bardzo i ciężko podjąć w tym momencie taką decyzję, żeby z tego wszystkiego zrezygnować. No ale wiecie, tak patrząc na logikę, ona już jest na samym dnie. No nie oszukujmy się, sytuacja nie idzie, jest gówno, jest dupa po prostu. Z tymi kurzołapami to już w ogóle masakra. I kanarkami, nie wiadomo co się z nim idzie. Przyjeżdża pani Madzia, więc to jest szansa. To jest ogromna szansa. Bo wiecie, może jej się ludziom ta knajpa nie spodoba, może się spodoba, ale samo nazwisko pani Madzi przyciągnie, da reklamę. Co szkodzi podjąć to ryzyko? Jakby już gorzej być nie może. No padła taka myśl, żeby go wykopać, tak? No ja mu to powiedziałam wprost.
Ale skoro widzę, że się świetnie z panem, z panią Magdą dogaduje i ma takie poparcie, to może razem jakoś ten świat przekonają, no. A tak wam szczerze powiem, że gdybym był na miejscu pana Bogdana i sam tak nie wiedział, na czym stoję, czy zaraz mi może wymówić, czy mi nie wymówić, czy mnie dzwonią, czy mnie nie dzwonią, to sam bym odszedł dla świętego spokoju, żeby nie mieć takich nerwów po prostu, czy zaraz nie włożę w to kupę pracy i mnie zaraz nie dzwonią i mi nie wymówią i no dziwne pytania. Jest mi po prostu coraz przykrej. Zrobimy zmiany, tak? Czyli Hiszpania, Don Quixote, tak? Tak. To malowidła znikają, ale Kubuś na drzewie zostaje. A co ma Kubuś Puchatek do Hiszpanii? Ej, co ma Kubuś Puchatek do Hiszpanii? Będzie tańczył flamenko po prostu w stroju Krzysia albo Hefalumpa? Jaki Kubuś? No mój ptak. Znaczy ptaszek? Tak, ale ptaszek jest najbardziej hiszpański na świecie. To w końcu ma wyfrunąć, czy zostaje? Jak zechce, żeby wyfrunąć, to naprawdę pani Madzią z chęcią pomoże. Ja naprawdę wam nie kłamię. Ona nie jeden talerz nauczyła latać, więc myślę, że kanarka też nauczy. Widzisz, szczęściarzu, zostajesz, ale tylko ty. Plastikowa Ania już nie stanie frontem do klienta. Drzewo zostawiamy, na drzewie powiesimy pomarańcze. I Kubusia zostawiamy, tak? Słyszałem. Tak, oczywiście. Ania, gdzie? Pani Aniu, jedziemy, dobra? A gdzie my jedziemy? No niespodzianka! Jadą do Hiszpanii, pokazać im Hiszpanię. Ej, bardzo miło, ale czy kuchenne w rewolucji mają na to budżet? I rąbiemy drewno. Chodzi o to, żebyście w to drzewo wbili wszystkie negatywne emocje i przede wszystkim, żeby one wyszły na zewnątrz, a nie do środka, ponieważ czeka was bardzo trudny dzień jutro. Wyobraźcie sobie, że to drewno to jest pani... Znaczy, to jest Ania Zielonego Wzgórza. No, emocje, żeby były jak poza domem. Za Anię Zielonego Wzgórza, za rozwalony bar, za serce, tak? A ja naprawdę zaczynam się teraz obawiać i bać, czy jej się zaraz ta siekiera nie wymsknie i się nie pomyliło kierunki, że nie tu jest drewno, tylko tam na panią Madzie jest drewno. Raz, dwa i bum! Za to, że nie mogę górnikowi podać jedzenia. Będzie ona. Górnikowi będziesz podawać jedzenia, nie? No. Emocje wyładowane. Pani Aniu, brawo, brawo dla wszystkich! Brawo, 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 poniszczyliście komuś drewno. Super, gratulacje. Cała rodzina dumna. Tymczasem na wzgórzu po książkowym klimacie śladu coraz mniej. Przerąbane. Jej się nie podoba, widać, widać. A na czole napisane, co to ma być za gówno? Pani się to podoba? Nie. Nie mam już do tego takiego serca, jak miałam. No to teraz będzie miała pani do tego pyszną gołaneczkę. Restaurant naprawdę wymaga obecności, a ty masz step meblowy, komura, fura, wiesz, i cały świat na głowie. Z kim ona gada? Z mężem? Czy z tym dzierżawcą? Czy z kim ona gada? Będzie dobrze. Ty mi tak od początku mówiłeś, że będzie dobrze, a co zrobiłeś, żeby było dobrze, no? W każdym razie jak Bogdan nie zauważa, że ty tu naprawdę jesteś i się starasz i będziesz wlatywał tu raz na tydzień, to z tego nic nie będzie. Okej, robimy content z zaplecza. Ulubiony nasz, tylko jeszcze nie było obrobienia dupy pani Madzi, bo zawsze w takiej sytuacji, jak ci tam na zapleczu, w kibelku, off camera, to zawsze lecą na panią Madzie najmocniejsze teksty. No to chyba po to robimy rewolucję, żeby właśnie coś z tego było. No to ja cię będę pilnować, pamiętaj, ja cię naprawdę... Ale nie trzeba pilnować, pani Aniu. Będę cię pilnować, jest, Bogdan. Jest czynsz, tu jest do płacenia i... Nie. Czynszem to możesz mi zabalić, to, bo ty, tobie się wydaje, że możesz być raz na miesiąc, rozumiesz i tyle, a ja uważam inaczej. Matko jedyna, ale wiecie co? Śmiechem żartem z jednej strony ma kobieta rację, bo jak już od niej to dzierżawi, no to powinien się w to zaangażować 150% i robić wszystko jak najlepiej i poświęcić się temu jak najbardziej, a nie być tam raz w miesiącu. No to tu ma kobieta rację. W Tarnowskich Górach wreszcie idzie nowe. Lecz co to? Idzie gdzieś także kanarek? Wyrzucają kanarka. Nie gadajcie. Nie. Dlaczego kanarek tu? I pani Ania zdecydowała, że tam ma być. Wyczuwam tutaj taki podtekst, tą taką wiecie co, ja tu coś czuję. Nie wyobrażam sobie tego ptaka, słuchajcie, że on tam stoi w tym przecionku, wisi na suficie i se wisi, no.
Restauracja Don Quixote ma jeszcze stare niespodzianki ze starej Ani z Zielonego Wzgórza. A my mamy kącik modowy. Pani ma Juni. Cisza, stylizacja się w ogóle nie zmienia przez cały odcinek i zadal mamy 3 na 5. Dzień dobry, co pani idzie robić? Zabrać wózeczek. Nie, bardzo proszę. Pani Ania doszła do wniosku, że trzeba ten wózek usunąć, bo skoro nie ma Ani, jest nazwa inna, więc usuwamy wózek. Jaki wózek? Co tam się dzieje? Przecież trzeba wywalić te wszystkie kurzołapy, a kanarek zostaje. I w czym problem? Ale wie pani, że pani nie wolno tego zrobić, tak? No teraz już widzę, że jest... Znaczy, pani Ania kazała pani zabrać wózek? Ja naprawdę, ja pieprzę. Ktoś, kto bez przerwy chce utrudniać to, o co poprosił. Pani Madzia! Pani Madzia! Do boju! Do boju! Co jeszcze pani dzisiaj wyczyni? Zabrała pani drzewo, zabrała pani kanarka. Co pani ja wyprawia? Ja myślałam, że on nie pasuje do domku. A niech pani nie myśli, bo pani tutaj dzisiaj nie jest od myślenia. Ostro się zaczyna robić. Ostro, siostro. Tylko pani się zgodziła na pewne koncepcje. Pani jest od tego, żeby pomagać, a nie myśleć. Ja się zgodziłam, że drzewo z kanarkiem... Pani się na nic nie zgadza, bo pani na to, co się zgadza, to potem się nie zgadza. Wczoraj powiedziałyśmy, że będzie na tym drzewie, będą wisiały pomarańcze i że ono nam jest potrzebne. To bardzo panią proszę, żeby pani postawiła to drzewo z powrotem. Była mowa, że kanarek może zostać, to ta wywala kanarka. Była mowa, że wózek ma wywalać, to ta zostawia wózek. Jak żyć w tym kraju? Że nie robiła pani złośliwości jak mała dziewczynka, że ja teraz zabiorę wózeczek, a teraz zabiorę drzewko, a potem zabiorę kanarka. Pani ma już odpadała na nosz, jest tak... Już prawie na zapłonie. Jak stary pasa. Niestety, odkąd myśmy zaczęli to robić, pani postawa, no nie jest budującą postawą, a to no pani poprosiła, żeby to przyszła. No ale to gdzie damy kanarka? Policzy. Ten kanarek jest mi bardzo bliski. To niech chce go pani weźmie do domu. Proszę pani, może pani zabierze tego kanarka do domu, nie będzie go pani męczyć, co? No myślę, że wezmę kanarka z drzewem. Pani będzie częściej w domu, pani będzie gadać do kanarka w domu, a nie tu. Pocikam się tu dzisiaj. Po prostu afera za aferą. I to zaczęło się od czego? Od czego się w ogóle zaczęło? Od kanarka. Dobrze, proszę sobie zabrać drzewo i kanarka, nie ma bardzo. I pomyśleć, że czarę goryczy przelał maleńki kanarek. Kocham, ja po prostu kocham takie dramy. Po prostu afera kanarkowa. Top 2 afery. Pierwsza afera, afera Juliowa z odcinku z panią Julią i marchewką z Cyjankiem. Była rozgoryczona, więc już z tej złości nie wiedziała co. To może jak wam coś skubnę, albo coś zabiorę, albo coś przestawię, to mi zostawicie to. Może zostawicie mi te wnętrze i zmienicie coś innego. Bogdan, ja ci powiem jedną rzecz. Ty jesteś po prostu święty chłop. Po prostu tylko aureoli ci brakuje, bo naprawdę, że wytrzymałeś tyle czasu z tą kobietą. Ja nie wiem, czy ty będziesz prowadził tą restaurację, czy ta pani. Nie mam zielonego pojęcia, kto będzie prowadził tą restaurację. Nie, robimy te zmiany po to, żebym ja to prowadził. No. Bogdan, twoje zadanie do trzeciej, inaczej nie otwieramy. Tu ma stać drzewo, grill ma być dobrze spalony do trzeciej. To jest to twoje zadanie. Ciężko, znaczy... No nie ciężko, masz pierwszą 20, masz półtorej godziny, tak? Pani Madzia myśli, że ktoś w godzinę 40 od zera otworzy restaurację? To jest po prostu jakiś challenge jak z filmu Mr. Beasta albo Freeza. Chyba mam prawo do jednego drzewa z kanarkiem, na który się umówiłam. No ale przecież do cholery jasnej kanarek może zostać. Była mowa, że kanarek zostaje. Ale czy przetrwa tydzień i go nie usmażą, tego nie wiadomo. Ale była mowa, że zostaje, więc co to za afera? Pomagam tu, staram się. Nie widzę, znaczy nie sądzę, że żeby można było mnie ciągnąć zarzuty jakiekolwiek. Pani Aniu, niech pani nie będzie złośliwa, bo to jest śmieszne. Ona nie jest złośliwa, bo po prostu, gdy nie jesteście w stanie znieść z tej gorszej instytucji, to jest najlepsza. Ona po prostu chce kanarka. Może pani się przejdzie na spacer, może pani przejdzie. Dobrze. Wolałabym pani nie widzieć. I pojechała czarna BMW. Dwójka, piątka, czy też siódema. Najlepsza maszyna to jest BMW. Gessle czy Madzia w Ani zielonej skórze kolorze. Czy się coś wydarzy, kanarek nie pomoże. Pum! Dawna Ania z Zielonego Wzgórza zupełnie zmieniła oblicze. Teraz jest Don Quixotem. Jesienne kolory i zbierające kurz gałęzie zastąpiła żywa zieleń. Nie ma również kokardek, szyfonów, manekinów i koszyczków. Zniknęło uschnięte drzewko, a przybyło miejsce dla klientów. Nie ma również innych przedszkolnych dekoracji, a zamiast nich na ścianach zawisły hiszpańskie pejzaże. Zagracony kącik ma teraz nową rolę – elegancko prezentować kartę, a w niej hiszpańskie tapas.
zmiana taka jest dość mocna, takie wszystko jest na pewno odkurzone, wywietrzone i odciężone, ale nadal jest taka trochę... Mogło być lepiej. Wiadomo, mogło być i gorzej, ale mogło być i lepiej. W takim razie czas przedstawić Don Quixota gościom. Dzień dobry, zapraszam. Sangria, krewetki, tortilla, więc trzeba zaczynać. Zapraszam. Ludzi się naszło. Pół wioski, normalnie pół książki, ani zielonego, a ile w ogóle było postaci w Ani Zielonego, są to jacyś psychofani, Ani Zielonego Wzgórza, przypowiedź. Pół po prostu o fabuły książki przelazło. Widziałem zdjęcia na stronie internetowej, wcześniej było i naprawdę było za dużo wszystkiego, a teraz jest tak, można wyjść. No oczywiście, że to robiła pani Madziunia, więc to jest oczywista oczywistość, że jest super. No jakby, ja bym się dziwił, gdyby super nie było. Zdecydowanie fajne miejsce na pierwszą randkę. I jednocześnie ostatnią. Karkówka jest bardzo smaczna, dobrze wypieczona. Widać, żeby była przez odpowiedni czas w przyprawach, w marynacie. Pani Aniu, to dla pani. Ania, bardzo dziękuję. O, dostała kanarka z powrotem, kupuś wrócił, no teraz widać... Nie, żartuję! Teraz kanarek na swoje miejsce, na półeczkę i tam będzie śpiewał piosenki o pysznej konomeczce. Tak, no, będzie fajnie. Jak to nie zastrzelę, to przeżyję pani. Słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że państwo przeżyli strasznie ten przewrót z Ani Zielonego Wzgórza na Don Quixota. Tam panu Bogdanowi szansę, żeby zrobił to menu jak trzeba, żeby tu ściągnął pewien parking ludzi na to, co wytworzy. Naprawdę dam mu szansę, że... No dobra, zobaczymy, jak to się mówi. Ania z Zielonego Wzgórza ewidentnie zwyciężyła, ponieważ przede wszystkim widać ją. Zaczynam szukać Don Quixota. Pierwsze objawy hiszpańskie to wszechobecna suchota w doniczkach kwiatów. Ojejku, ale zanim kącik modowy pani Magdaleny. Cisza stylizacja na taką tancerkę w tym dyskusji polo. Z lat 2005, oryginalnie, nie banalnie, 4,75 na 5. Zobaczyłam Don Quixota powalonego na ziemi, z polskiej sosny, kawałek pałki ułożony w nazwę Don Quixot. Ciekawe, czy jak teraz wejdzie, to znowu będą wszędzie te kurzołapy, te manekiny, te lalki, te wózki, te kanarki. Te serarki, to wszystko. Dzień dobry. Nigdy nie mam w barze niczego więcej? Nie. Mogę prosić kartę? Proszę bardzo. Dziękuję. Krewetki w glinie, gazpacho, tortilla klasyczna. A co z tą nazwą Don Quixota? Bo jak gdyby widać Ani Zielonego Wzgórza, a Don Quixota ledwo. Na pewno z daleka nie widać żadnego Don Quixota. Bo on się schował od deszczu. On się schował od deszczu, bo był deszcz, taka ulewa była, mówię pani, no i marnie się zmyło. A Ania Zielonego Wzgórza została. I to jest po prostu cud. Od 2 tygodni, troszkę więcej, i musiałam się uporać tutaj ze sprawami wewnętrznymi. A co się stało z panem Bogdanem? Jak obiecałam, przez 2 tygodnie stałam z boku i patrzyłam na realizację, no i program nie był realizowany. A to jest, przepraszam bardzo, podstawówka, że jest do zrealizowania podstawa programowa i trzeba się jej trzymać. Po wizycie pani Magdy Gessler naciskałem mapę, żeby właśnie pani Ania tutaj za często nie przychodziła. No to stało się, jak się stało, że pani Ania pewnego dnia wymieniła zamki, no i no tutaj... Nie miałem dostępu tutaj do lokalu, no. Co? Ale dziwne sytuacje gdzieś tu dzieją, chamsko mega. Mogę go po prostu zwolnić i tyle, a nie się bawić w jakieś zmienianie. Weź dziecina, no, w ogóle masakra, to po prostu... Ja już nie mam stu, żeby to opisać po prostu, to jest po prostu... dramat. A nie się jednego skurza, to jest chyba powieść, więc no, coś mi tu nie gra. To jest co? Gazpacho. To jest pomyłka, nie gazpacho? Kto dzisiaj gotuje? Kto jest szefem kuchni? Znalazłam takiego pana, który gotował przez dłuższy czas tą kuchnię hiszpańską w Anglii i chyba w Hiszpanii też. To prosimy go zawołać, niech nam tutaj zatańczy flamenco i ocenimy jego umiejętności taneczno-gastronomiczne. Gotowała tutaj pani Maryla i opinie na mieście i w ogóle ludzie wyrażali swoje takie, że my nie umiemy gotować kuchni hiszpańskiej. W tym kierunku znalazłam kucharza, który będzie zatrudniony cały czas, aż wyszkolimy załogę i myślę, że będę
no, przez dość długi czas korzystała z jego pomocy. Coś mi tu śmierdzi. Mi tu coś śmierdzi, mi tu coś nie gra. Miał być Don Kiszot, a wyszedł Kornishon, więc coś tu jest nie tak. Umarła doskonale, ale wie, jak to się robi. Tak, tylko że pojechała na wczasy. Poszła na taki urlop, z którego wróci, czy nie wiadomo? Znaczy, no, nie wiem, myślę, że tak. O, i ktoś tu kręci. Ja nie wierzę, czy ta baba serio wszystkich pozwalniała? Nie wierzę. Nie, to się nie dzieje. Nie, po prostu pewnie się sprzeciwili czemuś. Nie chcieli pewnie manekina. Albo Ani się Leo wzgórza. W zasadzie to wszystko, co zrobiłam, nie ma sensu. Ale jakiś pan przychodzi, robi swoje przepisy i jest jakaś kompletna kaszanka. Nie, znaczy krupniak śląski. Te krewetki są nieświeże. One są świeże, świeże są. Przed chwilą jeszcze w klatce były z kanarkami i piosenki śpiewały. Świeże bardzo. To się przeczyłam w lodówce po odmrożeniu. Zupełnie nie hiszpańskie. Co to? Maryla? Oj, kłamstwo ma krótkie nogi. Ależ niespodzianka. Akurat przyszłam, gdy przyszła pani Macia. No to jest taki zbieg okoliczności, po prostu ja sama nie mogę w to uwierzyć, że akurat przyszłam wtedy, gdy pani Macia przyjechała. Ja naprawdę nie wiem, jak to się stało. Wcale nie jedzie mi tu czołg. Co się stało, że dzisiaj? Pani Perla. No, wróciła z wakacji? Tak, dzisiaj mam koniec urlopu, ostatni dzień. Właśnie, przyszłam zapytać, jak jutro mam do pracy i jestem w szoku. To jest jakiś trik, czy ja mi idę dobrze? Nie, naprawdę, nic. Z mojej strony żaden trik. No, pani Aniu, naprawdę ona dzisiaj wróciła z urlopu? No, co mam powiedzieć? No mówcie, o co chodzi, bo to wszystko jest jakieś takie szemrane i śmierdzące jak te krewety. Tortilla. To pan nie wie, że tortilla musi być tak wysoka. Tak. Ale zobaczymy, jak w smaku. Jest spalona, sucha. No, po prostu zła tortilla. No, ona w ogóle wygląda, jakby była wyciągnięta z mikrofali, taka wiecie. Jeszcze taka lekko pomoczona, taka rozmokła. No, masakra. Tylko Maryla może panią uratować, a pana kucharza należy powiedzieć, może by płacił pani Maryli za kurs. Najpierw jednak panie będą musiały sobie wiele wyjaśnić. Podeszłam do tego z niesamowitą pasją. Dałam siebie tu więcej niż mnie jest. No dobrze, no mylę się. No potem stoję z boku i widzę, że no jednak się nie mylę. Staram się to ratować. No teraz się okazuje, że nie uratowałam, a chyba nie ma sensu w ogóle. Dziękuję pani również. No i poszła kobita i tyle ją widzieli. Może też pojechała tą BMW. Żeby prowadzić restaurację, trzeba umieć zarządzać ludźmi. Pani Ania, niestety, niczego się nie nauczyła. I nie potrafi się nauczyć. W związku z tym nie mamy ani restauracji, ani Zielonego Wzgórza, ani Don Kiszota. Po prostu w tym miejscu nie ma restauracji. No ale mamy koniec odcinka i sprawdzamy, czy Restoration nadal ciągnie bez kapitana. Okej, okay, nie ma żadnych informacji, czy dokład w ogóle istnieje. Don Kiszot zamknięty na stałe. No trudno. Nie przetrwało próby czasu, a ja wam dziękuję za uwagę. Na nic będzie jeszcze was tam nie ma, bardzo zapraszam. I dziękuję bardzo, do następnego. Pa!